Dzień dobry, witam Państwa w Biuletyn Vlog. Dzisiaj naszym gościem jest pani mecenas Wioletta Wysok. Wioletto, witam serdecznie. Dzień dobry. Pozwól, że przedstawię Twoją sylwetkę naszym widzom. Dziękuję. Myślę, że jesteś doskonale znana na tym szeroko rozumianym rynku dispute resolution, ale żeby tradycji stało się zadość, to przedstawię Twój biogram. Wioletta od kilkunastu lat prowadzi swój butik specjalizujący się w szeroko rozumianych sporach. Natomiast jeśli dobrze rozumiem, praktykując spory zainteresowała się też prawem pracy, a zatem praktykujesz też w zakresie prawa pracy, doradzasz pracodawcom. Jesteś arbitrem, oczywiście arbitrem rekomendowanym SAKIK, ponadto członkiem ICC. Twoje nazwisko od wielu, wielu lat pojawia się w kategorii Most In Demand Arbitrator, chociażby w Chambers, więc myślę, że jako aktywna na polskim rynku i nie tylko arbiter jesteś doskonale znana. Przed rozpoczęciem własnej działalności w ramach butiku firmowanego własnym nazwiskiem, Wioletta była przez wiele lat związana z dużą międzynarodową kancelarią. Czy jest coś, co powinienem Twoim zdaniem, Wioletto, dodać na Twój temat? Myślę, że to podsumowanie doskonale opisuje to, czym się zajmuję, jaka jest moja droga zawodowa do tej pory. No właśnie, to porozmawiajmy może o Twojej ścieżce kariery, bo tak jak wspomniałem, z jednej strony masz to doświadczenie pracy w dużej międzynarodowej kancelarii, w CMS-ie, w którym spędziłaś ładnych kilka lat, ale też z powodzeniem od kilkunastu lat prowadzisz własną kancelarię. Można powiedzieć, że w 2007 roku, kiedy w tym kierunku właśnie zdecydowałaś się iść, to byłaś taką chyba prekursorką trendu, który teraz widzimy, trendu, który się rozwija z roku na rok do takiej działalności butikowej. Czy mogłabyś powiedzieć, czy mogłabyś wskazać, czy Twoim zdaniem ten trend się utrzyma? Bo takich butików specjalizujących się w dispute resolution kilka już na polskim rynku mamy. Co takiego jest w tej formule atrakcyjnego? Co ta formuła oferuje Tobie, Twoim klientom? Myślę, że będzie coraz więcej tego typu kancelarii, bo czasy są takie, że nie sposób znać się na wszystkim. Nie można być prawnikiem, nawet kancelarią już kilkunastoosobową, która robi różne rzeczy prawne od A do Z, więc doświadczenie w konkretnej dziedzinie powoduje, że kancelarie tworzą się i działają w określonych obszarach, tak jak u mnie w moim przypadku jest to dispute resolution, prawo pracy. Tak są też wyspecjalizowane kancelarie w innych obszarach. To też jest atrakcyjne dla klienta, bo on przychodzi do osoby, która ma doświadczenie w danej dziedzinie, więc nie musi spędzać czasu na poszukiwaniu rozwiązań. Ma pewne rzeczy już sprawdzone w praktyce, więc obniża to ryzyko jakiegoś nieprawidłowego rozwiązania czy testowania czegoś po raz pierwszy u danego klienta, no też pozwala budować wieloletnie dobre relacje z klientami, bo najczęściej jest tak, że klienci no, lubią prawników, którzy już w danym obszarze znają ich zakres działalności, ich problemy, dbają o to, żeby pewne rzeczy ponaprawiać, ułożyć tak, żeby to działało bez większych problemów. Także myślę, że to jest przyszłość dla tego typu kancelarii na rynku, ale oczywiście też dalej jest też przestrzeń dla wielkich kancelarii, która ma tych specjalizacji dużo, a także dla tych tak zwanych solo practitioners, prawników, że tak to powiedział mój kuzyn, tak jak lekarzy rodzinnych, prawników rodzinnych, czyli takich, którzy będą robić wszystko, takie mniej, może mniej skomplikowane sprawy, ale będą w stanie pomóc każdej osobie, która do nich przyjdzie. Ja rozumiem, że pewnie takie odejścia z dużych kancelarii są niejako naturalne, jeżeli też się chce być na większą skalę arbitrem. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Natomiast zastanawiam się, czy kiedyś ten trend ulegnie odwróceniu. Myślisz, że będziemy świadkami powrotów pod skrzydła dużych kancelarii?
Ja myślę, że to się czasami zdarza. Ludzie idą na swoje i okazuje się, że to jednak nie jest to, o czym myśleli. Nie działa to, nie ma tylko plusów. Jest też wiele wyzwań z tym związanych i zdarzały się przypadki, zdarzają nadal, że prawnicy wracają do dużej kancelarii. Natomiast mam wrażenie, że raczej to jest taki naturalny trend. Przynajmniej w moim przypadku tak to wyglądało, że ja przyszłam do dużej kancelarii kończąc studia. Bardzo dużo się tam nauczyłam. Byłam na stażu w Londynie i w pewnym momencie doszłam do wniosku, że to już jest taki moment po 9 latach pracy w dużej kancelarii, żeby spróbować czegoś na swój rachunek, bardziej samodzielnie, z większym zakresem decyzyjności co do spraw, które robię, z taką możliwością dobrania sobie współpracowników, no, z większym dostępem do klienta, bo wielkie kancelarie przy ich stawkach w zasadzie pracują tylko i wyłącznie dla największych klientów, których stać na te stawki. Natomiast mnie interesowało prawo jako takie. Bardzo to do tej pory lubię i chciałam też tego typu usługi świadczyć podmiotom, które może no, nie na takie stawki są przygotowane. I to było dla mnie ważnym czynnikiem. Drugim czynnikiem, który powodował to, że chciałam z dużej kancelarii odejść, była taka potrzeba, może życia w mniejszym tempie, bo no, nie oszukujmy się, jednak w duże kancelarie oczekują dużego zaangażowania czasowego, bardzo długo się pracuje, przynajmniej pracowało te kilkanaście lat temu. No właśnie chciałem o tę kwestię tak zwanego work-life balance też zapytać Ciebie, bo dużo takich treści dotyczących tego zagadnienia można współcześnie choćby znaleźć na prawniczym LinkedIn. I tak się zastanawiam, czy zakładanie własnych butików takich jak Twój to jest również wyraz poszukiwania tej równowagi, na ile to jest istotne, albo inaczej, na ile to będzie istotne wkrótce. Dla młodych ludzi, dla młodych prawników, bo pracujesz też ze swoimi aplikantami, podpatrujesz ich. Czy myślisz, że taki, można powiedzieć, etos korporacyjnego prawnika, takiego fee earner, który powstał w latach 90., 2000., on ciężko pracującego, długie godziny pracującego, on się wkrótce zmieni, patrząc na przykład na młodych ludzi, oni będą poszukiwali właśnie tego work-life balance, twoim zdaniem, stabilizacji. Konrad, ja myślę, że to jest tak, że to już się dzieje, już się wydarza. Myślę, że to może moje pokolenie było gotowe na taką bardzo długą pracę i no, rzeczywiście podporządkowanie swojego życia rodzinnego życiu zawodowemu. Teraz jest tak, że większość młodych ludzi chce pracować od domu, sobie zaplanować popołudnie, żeby poświęcać je na swoje pasje, na swoje potrzeby, potem na rodzinę. I to ja obserwuję już teraz, tak jest. I ja też, będąc szefem w kancelarii, mogę pomagać w realizowaniu tych potrzeb prawników. My pracujemy od 9 do 17. Nie ma absolutnie takiego oczekiwania, żeby być dyspozycyjnym 24 godziny na dobę czy 7 dni w tygodniu. Nie pracujemy w weekendy. Oczywiście zdarzają się jakieś przypadki takie ekstremalne, że mamy krótki termin albo no, na warstwie spraw u stałych klientów, gdzie rzeczywiście trzeba pracować dłużej albo trzeba pracować no, poza tymi godzinami, które mamy na stałe ustalone, ale to są naprawdę wyjątki i myślę, że tak to powinno być ułożone. Mnie to bardzo przeszkadzało, że ja nie mogłam zaplanować sobie popołudniami żadnych dodatkowych zajęć, bo trudno było przewidzieć, czy nie będę musiała zostać w kancelarii. Także starałam się trochę na zasadzie przeciwieństwa zorganizować moją kancelarię. To jeszcze zostawmy jeszcze na moment tematy stricte arbitrażowe, o nie też Cię zapytam. Chciałem Ci jeszcze w tym samym duchu dotyczącym tego szeroko rozumianego work-life balance zapytać o kwestię umów pracy, bo ja ostatnio z bliska obserwuję rynek niemiecki, podpatruję to, jak działają kancelarie niemieckie, podpatruję to, jak działają tutaj prawnicy. W Niemczech bardzo popularne są umowy o pracę dla prawników. To jest w zasadzie standard. Ty się zajmujesz prawem pracy. Jesteś sobie w stanie wyobrazić, że my też pójdziemy w tym kierunku? Będą umowy o pracę nawet dla tych doświadczonych prawników? Ja myślę, że to jest tak, że
Jeżeli chodzi o umowy o pracę, no to adwokaci ich nie mają, prawda? Nie mogą mieć w Polsce i to jest taki etos, że tak to nazwę, że oni są niezależni, nikt nie może im wydać polecenia służbowego, Mamy kwestię prawda? dwóch izb, które istnieją właśnie. Więc po prostu tutaj w tym obszarze no, nie jest to prawnie dopuszczalne. Jeżeli chodzi natomiast o radców prawnych, bardzo dużo osób wybiera ten zawód właśnie po to, żeby móc pracować na podstawie umowy o pracę i wtedy idą na prawników wewnętrznych. No, ta mowa o pracy kojarzy mi się po prostu z jakimś szukaniem stabilizacji i równowagi, więc w tym duchu pytałem. Natomiast porozmawiajmy może o twojej wizji sprawowania funkcji arbitra, bo tak jak mówiłem na początku, jesteś w tym gronie most in demand od wielu lat. I miałem przyjemność obserwowania ciebie zarówno w roli arbiter przewodniczącej, jak też w roli arbiter bocznej. Zastanawiam się, jaka jest twoja filozofia pełnienia funkcji arbitra, czy jakoś na przykład rozróżniać funkcję przewodniczącej od funkcji arbiter bocznej, inaczej do tych ról podchodzisz, czy bycie arbitrem to po prostu bycie arbitrem? Na pewno jest tak, że bycie arbitrem przewodniczącym jest bardziej wymagające, prawda? Bo to jest osoba, która no, kieruje całym postępowaniem i musi doskonale znać akta sprawy, samą sprawę, musi skoordynować pracę całego zespołu. Więc myślę sobie, przynajmniej moje jest takie do tego podejście, że to jest osoba, która powinna być bardzo aktywna w trakcie postępowania i ona powinna, no, można tak powiedzieć, proponować sposób procedowania, sposób rozwiązywania sprawy. Natomiast jako arbiter boczny też staram się, żeby strona, która mnie powołała, czy miała takie przekonanie, że jej argumenty były wysłuchane. Natomiast jestem daleka od myślenia o roli arbitra bocznego jako drugiego pełnomocnika strony. To mówiłam kiedyś o tym na konferencji. Uważam, że każdy z arbitrów powinien być niezależny i dlatego też czasami taką dużą aktywność arbitrów bocznych, można tak powiedzieć, w interesie strony jest postrzegana no nie za dobrze po prostu z mojej perspektywy. Ja tego tak nie widzę. Paradoksalnie tym bardziej milczącym arbitrem powinien być arbiter boczny. Mniej znaczy więcej. Takie mam wrażenie, że to też przez strony jest niezbyt dobrze odbierane, zwłaszcza jeżeli ten arbitr włącza się tylko w tych obszarach, które są, można tak powiedzieć, korzystne albo wątpliwe dla danej strony. Nie mam nic przeciwko temu, jeżeli ten arbitr pyta o coś, czego nie rozumie albo co chce dojaśnić, ale tak w interesie obu stron i w interesie samej sprawy, prawidłowego jej rozstrzygnięcia. Natomiast takie no, czasami zdarzają się niestety sytuacje dosyć takich nawet wręcz pytań naprowadzających, coś nie w takim kierunku, jak to powinno iść. Także to tego typu podejście jest mi dalekie, natomiast no, uważam, że każda ze stron powinna być wysłuchana. Rozumiem, że pewnie też starasz się dostosować do okoliczności konkretnej sprawy. W jakimś stopniu pewnie zakładam, że to podejście powinno być modalne, czyli ten stopień aktywności. Tak, Nie wiem. oczywiście. Oczywiście. Są też różni arbitrzy, z którymi przychodzi nam pracować. Ja mam tych spraw na koncie bardzo już dużo arbitrażowych i każda jest inna i każda jest pewnym wyzwaniem skoordynowania pracy arbitrów. No ale też jest to ogromna przyjemność poznawanie nowych osób dzięki arbitrażowi i też korzystanie z ich doświadczenia. Dziękuję za to, że znalazłeś czas, że podzieliłaś się też trochę tak od kuchni swoją perspektywą, na swoją filozofią sprawowania funkcji arbitra i swoimi spostrzeżeniami na temat rynku usług prawnych. Naszym i Państwa gościem była mecenas Wioletta Wysok. Bardzo Państwu Była dziękuję. przyjemność po mojej stronie. Dziękuję. Dziękujemy. Do zobaczenia.